Witamy serdecznie. Witam. Chciałabym zacząć od takiego prostego pytania, a może i nieprostego. Kim jest Henryk Gołębiewski? Człowiekiem. Jakim człowiekiem? W kilku... Normalnym. Takim jak... Tak, inni. Czyli chodzi do pracy, rano wstaje, mleczko, kaszkę na to dziecku robi, po zakupy chodzi. To jak wszyscy. Ale miał pan w swoim życiu kilka takich elementów, kilka takich zdarzeń, którymi nie każdy z nas może się pochwalić. Na przykład jest pan aktorem. Pańska przygoda z filmem, z teatrem zaczęła się, kiedy był pan jeszcze młodym chłopcem. Może pan nam opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? Proszę bardzo. Na moim podwórku mieszkał reżyser na sweter. I on poszukiwał w ogóle młodych ludzi, którzy rozrabiają i tak dalej, bo akurat w szkole to się dzieje i oni rozrabiają. A raz, że mieszkał na tym samym podwórku, to widział z balkonu dzieciaków, którzy rozrabiają. I całą gromadkę nasz wziął i mieliśmy wtedy zdjęcia próbne, bo wtedy nie było w ogóle agencji, nie było w ogóle, tylko zdjęcia próbne, dostaliśmy tekst, żeby się nauczyć. Henryk Gołębiewski, aktor znany starszemu pokoleniu z takich filmów jak Podróż za jeden, Uśmiech, Wakacje z duchami czy Stawiam na tolka banana, a młodszemu głównie z wielokrotnie nagradzanego filmu Piotra Trzaskalskiego pod tytułem Eddie, gdzie zagrał tytułową rolę, w niedzielę 8 lutego wpadł na dzień do Tomaszowa. Na spotkaniu z mieszkańcami miasta, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Placu Kościuszki, opowiadał m.in. o swojej przygodzie z filmem i teatrem, problemach związanych z brakiem pracy, uzależnieniu od alkoholu oraz codziennym życiu. Rozmowę z aktorem poprowadzili młodzi dziennikarze naszej telewizji z programu Zygzak. Organizatorem spotkania z Henrykiem Gołębiewskim były Stowarzyszenie Abstynenckie Ala i Azyl oraz Urząd Miasta. Pełną relację z tego spotkania wyemitujemy na naszej antenie w programie Zygzak.